안녕하세요. 스마트키 팀 최은지입니다. 저는 지금 폴란드 오렌지 본사에 와 있는데요. 오렌지 회사는 현재 26개국에서 매우 대중적이고 세계적으로 사용되고 있는 텔레콤 회사입니다. 특히 유럽에서 보편적으로 쓰이고 있습니다. 다른 나라에서는 조금 생소할 수도 있는데요. 인지도는 한국으로 치면 KT 회사와 비슷합니다. 이곳은 인터넷이나 휴대폰 서비스뿐만 아니라 IoT 기술도 개발 중입니다. 또 이들은 IoT 솔루션의 선두가 되어 앞장서 나아가고 있습니다. 이 때문에 스마트키 팀도 여기에 왔습니다. 지금 제 옆에는 세바스찬 그라보브스키입니다. 진더브르, 푸셰스탑시에 프로시. 진더브르, 진더브르. 세바스찬 그라보브스키, 디렉터 인터넷u rzeczy i zaawansowanych technologii Orange Polska, biznesu zajmującego się zarówno inteligentnymi miastami, industrializacją przemysłu, jak i wszystkimi rzeczami, które powiązane są z nowymi technologiami. Dobrze. Przejdźmy do pytań. Pytanie jest po koreańsku. 많은 사람들이 오렌지를 우수한 텔레콤 회사라고 이미 알고 있습니다. 그렇다면 IoT 기술과 관련된 오렌지 활동에 대해 말씀해 주세요. 오렌지 jest z jednej strony firmą telekomunikacyjną, która zajmuje się promowaniem oraz sprzedażą rozwiązań internetu rzeczy oraz M2M-a. Należymy do liderów z punktu widzenia naszego kraju sprzedaży oraz budowy rozwiązań M2M-owych. Praktycznie 42-41% rynku należy do Orange'a. Śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy liderami takiej domeny. Z drugiej strony od ponad 3 lat bardzo dynamicznie w Polsce rozwijamy usługi internetu rzeczy w miastach. Stwarzamy wszystkim miastom, samorządom w Polsce możliwość rozbudowy, inwestowania oraz rozwijania się w kierunku inteligentnych miast. Co to oznacza? Z jednej strony dostarczamy innowacyjne technologie do tych miast, transformujemy te miasta. Z drugiej strony uczymy ludzi również korzystania z technologii nowoczesnych, ażeby żyło się im w tych miastach lepiej. Z trzeciej strony w ramach struktury globalnej Orange odpowiadamy za wdrażanie oraz development rozwiązania platformy miejskiej, czyli LifeObject. Platformy, która pozwala zarządzać miastami oraz wdrażać nowoczesne usługi internetu rzeczy. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 80 miast, które z nami blisko współpracują. Miasta polskie korzystają z usług Orange, używają usług zdalnego odczytu wody, zarządzania lampami świetlnymi, usługami cieplnymi, jak i również tym wszystkim, co potrafi po miastach również jeździć, czyli na przykład rowerami od Orange. Usług jest dosyć sporo. Co ciekawe, miasta zaufały nam i wspólnie razem rozwijają całą domenę Smart City. Rozumiem. Następne pytanie. Orange 회사는 얼마나 많은 M2M 카드를 가지고 있고 이것에 대한 계획은 어떻게 되나요? Na dzień dzisiejszy Orange jest liderem M2M-a w Polsce. Ponad 2 miliony kart służy do komunikacji maszyna do maszyny, czyli stanowi bardzo silne podłoże internetu rzeczy w Polsce. Śmiało mogę powiedzieć, jesteśmy liderem tego rynku w naszym kraju. Okej. Następny. Smartki 기능으로 IoT 오렌지 플랫폼을 확장하기로 결정한 이유는 무엇입니까? Na dzień dzisiejszy Orange dostarcza w miastach polskich platformę miejską, która zarządza miastem. Potrafimy bardzo skutecznie zarządzać, nazywamy to wertykalami miejskimi, czyli oświetleniem, wodą, energią, fotowoltaiką, rowerami miejskimi, ładowarkami. Brakowało nam z punktu widzenia naszego usługowego funkcji, która kontrolowałaby dostęp. Pozwalałaby otwierać bramy, drzwi, szlabany. Czyli dawałaby tą bezpieczność z punktu widzenia dostępu zarówno do obiektów publicznych, jak i do obiektów prywatnych. Wierzę w to, że współpraca ta w tej domenie, jakby w rozbudowywaniu tego naszego ekosystemu, ma głęboki sens i po to smartki w naszym biznesie. Tak. Okay. 다음 질문입니다.
이 파트너십은 어떻게 사용되고 스마트 시티 위에서 어떤 영향이 있을까요? 자스토소바냐, które bezpośrednio na dzień dzisiejszy widzimy we współpracy ze Smartki, dotykają przede wszystkim kontroli dostępu. Jak wspominałem szybciej, bramy, szlabany, miejsca, które są normalnie zarządzane w sposób standardowy, starą generacją, można powiedzieć, otwierania, zamykania. Dzięki tej współpracy wprowadzamy zarówno technologię, jak i łatwość dostępu, dzięki czemu dajemy silne narzędzia zarówno dla miasta, dla mieszkańców, jak i dla organizacji, które w tym mieście funkcjonują. Teraz po polsku. Powiedz proszę kilka zdań o BG na przyszłość. Bez wątpienia internet rzeczy jest domeną, która będzie rozwijała się przez cały czas. Wiemy o bilionach inteligentnych rozwiązań, które są w stanie łączyć się i żyć swoim życiem w sieci internetowej. Jako operator telekomunikacyjny dostarczamy to podstawowe medium, którym jest internet. Ale z drugiej strony musimy myśleć o tym, żeby wdrażać kolejne usługi. Internet rzeczy rozwijający się dalej wymaga narzędzi, które dają w tym środowisku bezpieczeństwo oraz integrują wszystkie możliwe aplikacje, rozwiązania, urządzenia w tym środowisku. Więc przyszłość bez wątpienia należy do łączenia różnych technologii, w tym technologii blockchainowych, ale również i takich domen jak sztuczna inteligencja. Na dzień dzisiejszy również wdrażamy 5G, czyli zupełnie nowy standard komunikacji w świecie internetu. Czyli bez wątpienia przyszłość, którą ja widzę, to przyszłość internetu rzeczy w połączeniu między innymi ze sztuczną inteligencją, sieciami nowej generacji jak sieć 5G oraz technologiami blockchainowymi, które wspierają i zabezpieczają komunikację, łącząc miliardy różnego typu aplikacji oraz urządzeń. 네, 지금까지 세바스찬 그라보브스키였습니다. 감사합니다. 진코이 바르죠. 진코이 바르죠.